Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, niedawno jeszcze ludzie w socjalizmie się śmieli, że wpuścić socjalistów na Saharę to zabraknie piasku. No teraz Amerykanie się śmieją, wpuścić środowiskowców do Teksasu to zabraknie oleju. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Towarzysz Biden, no, zbawia Teksas czym? Z olejem. No, zbawia z olejem. Była tam klęska żywiołowa, no, natura się mści i troszeczkę przymroziła. Teksańczycy wszyscy się trzęsą z mrozu, z zimna, prądu zabrakło, napięcia też nie ma, energia kosztuje od groma. Administracja Bidena oświadczyła w środę, że co tam im wyślę? No tak, diesla, generatory diesla, czyli te wszystkie kopcące gruźliki chodzące na brudną ropę. Także jeden z ten stary, dobry diesel, ropniaki idą, będą znowu zbawiały ludzi. Lewactwo, socjaliści, wszyscy ci środowiskowcy ciągle zaprzeczają, że jednak tłumaczą, że energia powietrzna, energia słoneczna, no to jest rozwiązaniem światowym, no i że nie ma żadnego wpływu na to, co się stało w Teksasie. Liberałowie oskarżają, socjaliści, środowiskowcy oskarżają, że w Teksasie nie było wystarczająco dużo generatorów na gaz i na ropę. No, a to dlaczego nie było wystarczająco? No bo oni w zasadzie zniszczyli to w Teksasie tych energii kopalnianej, to jest tylko używane w 8% całej energii zużywanej. 20-30 lat temu, no to była 1/3 tej energii. Także to jest ironia sytuacji, że liberałowie po prostu pokazują palcem na kogoś innego, a w zasadzie powinni stanąć do lustra i pokazywać sami na siebie. No oni chcą zniszczyć Clintonowa, Obama, towarzysz Biden, wszyscy ci socjaliści, no to w zasadzie mówią, że chcą zlikwidować górników. No śmieszne, tragiczne jest to, że tłumaczą, że energia zielona tworzy miejsca pracy. No ale każdy normalny ze statystyki rozumie to, że jeden górnik wydobywa więcej energii z podziemi niż to, co no, nie tyle, 56 osób pracujących w zielonej energii zarządza, czy produkuje tyle samo energii, co jeden górnik wydobywa z podziemi. To jest makabryczna statystyka, to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Kalifornia jest najbardziej komunistyczna i walnięta zaraz za Nowym Jorkiem. No i ani Kalifornia, ani Nowy Jork nie jest w stanie tej połączyć tej relacji pomiędzy tą nienawiścią do węgla, no i miłości do tego węgla. Dlaczego? No dlatego, że w Kalifornii to tam niszczą, eliminują, kopią wszystkich tych biznesmenów, wszystkie te biznesy, którzy używają energii kopalnianej. No ale teraz jak były te wszystkie w zeszłym roku w Kalifornii, jest za gorąco, no to się przeprosili. Ten gubernator Gavin Newsom również wyciągnął generatory diesla po to, żeby produkowały prąd, żeby ludzie mogli sobie powłączać klimatyzatory. W Kalifornii wszystkie te, cały ten system energetyczny był podłączony od nowa i jest podłączany, kiedy są wyłączenia, wtedy, kiedy są za silne wiatry. No bo kiedy są za silne wiatry, no to bardzo często
muszą wyłączać, bo te linie transmisyjne się po prostu rozwalają. No i te wyłączenia powodują to, że ludzie wykupują te generatory ropne, instalują je gdzieś tam w swoich ogródkach, no i czekają na takie sytuacje, kiedy będą wyłączenia. W Nowym Jorku jest to samo, no ale wszędzie jest to samo. Te elektrownie łatwo się mogą przełączyć, mogą produkować z gazu, mogą produkować z oleju, także jeżeli nie ma gazu, bo jest jakieś problemy z pogodą, czy te rurociągi się, coś się dzieje, no to mogą palić ten olej. Andrew Cuomo, gubernator Andrew Cuomo blokował te rurociągi, kiedy tam były przesyłały gaz z Pensylwanii. No i on w zasadzie spowodował to, że no zniszczył cały system. Aktywiści środowiskowi, oni chcą wyłączyć kompletnie gazy z całej tej, nie chcą, żeby ludzie używali ani w domach, ani w biznesach, żeby zamienili wszystko na elektrykę. No ale jak się zamienia na elektrykę, no to wtedy nie mają ani ciepłej wody, ani ogrzewania, ani nie mogą wypompować, powiedzmy, wody ze studni, tak jak jeżeli mają gaz i gaz dochodzi, no to co najmniej mogą sobie zagotować obiad, czy mieć ciepłą wodę. Elektryczne baterie, no to nie jest rozwiązanie, dlatego że to jest trudno mieć baterię na cały dom na parę ładnych dni. No nie ma tam tego składowania. W 2011 roku no była tragedia w Japonii. W Japonii było trzęsienie ziemi, było później tsunami, zabiło 19 tysięcy ludzi, rozwaliło, w zasadzie zniszczyło całe dzielnice, rozlało ropę, gazy, benzynę i tak dalej, tam było to się wszystko porozlewało, toksyczne chemikalia się porozlewały, no ale nikt o tym nie mówił, tyle tylko wszyscy chcieli rozmawiać o energii atomowej. No, energia atomowa akurat nikogo nie zabiła, ale dzięki poradom tym wariatom środowiskowym Angela Merkel zaczęła taką tendencję na całym świecie, żeby uciekać od energii atomowej. No i bez energii atomowej to wszystkie te umowy w Paryżu, no to w zasadzie nie są do osiągnięcia. No i teraz następuje ta sama nerwowość, ta psychoza taka pogodowa. Wszyscy normalni rozumieją, co się dzieje, wszyscy normalni rozumieją, co można zrobić. Dziabnęło troszeczkę tym zimnem, szczególnie w Teksasie, no ale to są wypadki raz na 100 lat, raz na 50 lat, no i to się zdarza, wszyscy to wiedzą, rzeki wylewają tam, poziomy są liczone raz na 10 lat, rozlewane raz na 100 lat, raz na 1000 lat, to są dane statystyczne, to są rzeczy wiadome, ale teraz traktowanie całej tej energii z punktu widzenia środowiskowego przez ostatnie 10-20 lat, no to jest kompletny idiotyzm. Przez ostatnie właśnie kilkadziesiąt lat to wszyscy się zastanawiają, czy system energetyczny w Ameryce jest w kryzysie. W Teksasie no mieli tam parę dni, mieli parę godzin. To nie były 5-10-dniowe wyłączenia, takie jak jest powiedzmy na północy, na wschodnim wybrzeżu, gdzie jest zima, gdzie są wiatry i tak dalej. W Teksasie rury pękały, no bo tam nie mają izolacji, tam jak jest zimno, to te ściany są dosyć cienkie, ciągnięte powiedzmy przez ściany, no i to wszystko jak zamarza, no to zamarza, to wszystko się rozpada.
w Nowym Jorku największym problemem jest, jak jest, brakuje prądu, no to jest to, że ludzie do kibla, jeżeli mają jakieś kible, jakie mają szamba i tak dalej, no to używają wody z jeziora, albo w ogóle nie używają, no bo nie ma przepompowni miejskich czy tam lokalnych. Statystycznie no, dane federalne są takie, no, że to się zdarza, tak, to się zdarza, tyle tylko, że amerykański system ten cały energetyczny jest troszeczkę inny. W Ameryce jak coś tam pada, no to te przestoje są dłuższe, nawet 7-8 razy dłuższe niż w Europie. No, ale dlaczego tak jest? No bo zaludnienie na kilometr jest kompletnie inne. W Europie, no to opłaca się te linie transmisyjne. W Ameryce jak się jedzie, to bardzo często widzicie te słupy i kable wiszące i wszyscy się dziwią i drapią w głowę, dlaczego tak to jest. No ale jest za daleko jest, no i ludzie nie chcą płacić pieniędzy, po prostu jakby płacili więcej pieniędzy, no to można to robić. W Europie nie ma czegoś takiego, jak huragany czy tam tornada, to się nie zdarza. W Ameryce się zdarza, także statystyka jest makabryczna. Potężne lasy w Europie, no to w zasadzie to były zatrzymane albo wycięte w pień już setki lat temu, powiedzmy za Kolumba. No, kiedy te kolonie amerykańskie się zaczynały, no to co było najbardziej wartościowe? Właśnie drewno. Kiedy Europejczycy, Anglicy przyjechali do Ameryki, no to byli zdziwieni po prostu ilością tą drewna. Także przez dziesiątki, setki lat statki woziły drewno do Europy, no bo tam były gołe pola po prostu. W Europie dzikość, no to ludzie sobie wyobrażają dzikość, no to jest normalność w Ameryce na z tyłu domu. Normalni ludzie się zastanawiają w zasadzie, czy Ameryka ma kryzys klimatyczny, czy ma kryzys całego tej infrastruktury. No ale prawda jest troszeczkę bardziej taka prosta i prozaiczna. Oni już mieli tam przez ostatnie od 1980 do 2010 roku, powiedzmy przez 30 lat, no to mieli 7-8 razy te wszelakie wyłączenia. W Teksasie politycy, ci dyrektorzy tych firm energetycznych, mieszkańcy i wszyscy i obywatele, no to nieustannie w zasadzie natura ich tam kopała w tyłek i się pytała, czy chcecie być przygotowani na zimę. Jeżeli chcecie być przygotowani na zimę i szczególnie ostrą zimę raz na parę lat, czy wolicie taniej płacić? No i wszyscy mówili, no trzeba taniej płacić, nie chcemy za dużo płacić. Także to można powiedzieć, w Biblii to ten przypadek jest Arka Noego. Wszyscy mieli szansę sobie zbudować jakąś łódkę, a tylko Noa posłuchał. No i w Teksasie nie za bardzo budowali, do tego środowiskowcy wyeliminowali energię kopalnianą, wprowadzili wieczną, no i to jest makabra. 100 lat, no to nie jest tak dużo, no ale to można przejrzeć mniej więcej, zobaczyć się, co ta natura robi. No i klimat, tak? Pogoda to tylko jest to, co się dzieje na dzień dzisiejszy, czy na jutro, czy na wczoraj. To jest wynik klimatu. I prawda jest taka, że klimatu się nie za bardzo można zmienić, ale można się mniej więcej spodziewać. Można się spodziewać czegoś tam częściej czy rzadziej, no ale można się spodziewać. No jest to takie koło zamknięte. Ludzie muszą zacząć się zastanawiać, czy no bo
Amerykanie, no nie tylko Amerykanie, wszyscy na świecie chcą mieć pewność, że cały ten system wytrzyma długoterminowo, ale również są niskie ceny, również chcą emisję zanieczyszczeń zredukowaną, no i nie chcą takich chamskich, widocznych jakichś kabli, słupów i tak dalej. No i to jest wszystko ciężkie do połączenia. W Teksasie to zimno spowodowało no przewidywalne skutki, szczególnie w tych elektrowniach, turbinach powietrznych, no bo to się wszystko tam zamrażało, te śmigła osadzały się lodem. Jeżeli się osadzały lodem, no to po prostu ta wiatr, który wieje, po prostu działa inaczej. Wszystkie te skrzydła mają specjalne takie kształty. Jeżeli te się kształty zmieniają, do tego jest tam dziesiątki kilogramów, tysiące kilogramów lodu, no to wszystko nie chodzi. Olej się zmraża i tak dalej, i tak dalej. Na północy, na gęściej, gdzie jest większa populacja, na północnym wschodzie, no to największym problemem jest to, że jak zaczyna padać deszcz albo padać zmrożony deszcz, no to kable na ulicach po prostu spadają na drzewa i te drzewa spadają. Gałęzie spadają na kable i zrywają kable. Problem jest taki, że powiedzmy w Teksasie to są takie przepisy, że nie może być żadnego drzewa bliżej niż tam 3 metry. Na północnym wschodzie niestety w tych małych miastach ludzie protestują, rzucają jajkami na tych, którzy przyjeżdżają ścinać te drzewa. Także, że to jest ta pogoda i przewidywalne są skutki. Ludzie, którzy ścigali tych elektryków, którzy ścinali drzewa, to później błagają o to, żeby ten kabel jakoś połączyć. Energia słoneczna, no to wprowadza następny jakiś taki systematyczny problem, dlatego, że nie ma tego balansu, jak to zrobić pomiędzy energią odnawialną i tą energią starą, tańszą. Energia odnawialna żyje tylko dzięki temu, że jest bardzo ciężko dotowana, subsydiowana, a energia kopalniana, no to po prostu sama się utrzymuje. Ale te złe pieniądze, ta zła energia wypchała tą dobrą energię. Ale politycy nie chcą, politycy po prostu słuchają się tych maniaków środowiskowych. Te linie wysokonapięciowe, no nikt ich nie lubi, linie na ulicach też ich nie lubi, panele słoneczne też ich nie lubi, to one muszą być zlokalizowane dosyć daleko od miejsc zamieszkania. Proponowane najróżniejsze zapory czy tam zbiorniki retencyjne, pompowo-szczytowe, no to też to musi być gdzieś daleko, w miejscach, gdzie są jakieś wzgórza, w miejscach, gdzie są różnice poziomów. Także to wszystko przesuwanie w jedną stronę, w drugą, to wszystko kosztuje. No ale nikt nie chce mieć tego za plecami. Baterie, tak jak wspominałem, to też nie jest łatwa sprawa. W Teksasie mieli ciężki tydzień, ale no bo cały ten system, on reaguje wyłączeniem po prostu, jak coś się dzieje, no to wszystko się samo wyłącza. No temperatura wróciła z powrotem, mają 10-15 stopni Celsjusza, czyli tam 50-60 Fahrenheita. No i zaczyna być troszeczkę lepiej. W całej Ameryce, a szczególnie w Teksasie, no to będzie to samo. Będą wyłączenia, tak jak w Kalifornii. Na północy też 8-10 lat temu, no to był taki wir zimna.
który po prostu rozwalał bardzo dużo sąsiedztw. No ale środowiskowcy przesadzili. No, normalni muszą się popatrzeć na to, normalni muszą zdecydować, co ma być, no i co będzie. Dlatego głosujcie na normalnych. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.